Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym, żeby to był film w pewien sposób szczególny. Ten raz, jedyny raz przedstawię Ci wróżbę. Co do wróżb, ja też prawdopodobnie, podobnie tak jak Ty, nie bardzo w nie wierzę. Jeżeli chodzi o wróżby, przepowiednie, niektóre z nich się sprawdzają, większość jednak nie. Być może te, co się sprawdzają, sprawdzają się przez przypadek. Nawet te wizyty u jasnowidza czy u znanych wróżek. Jeżeli ci coś mówią, to nie znaczy to, że tak będzie. Oni przedstawiają ci najbardziej prawdopodobną wersję tego, co będzie. Także nigdy nie należy się takimi wróżbami sugerować, nigdy się nie należy na nich do końca opierać. Trzeba mieć swój rozum i, tak jak powiedziałem, traktować to jako najbardziej prawdopodobną wersję rzeczywistości, a nie jedyne możliwe rozwiązanie. Natomiast dlaczego chciałem tą wróżbę dzisiaj ci przedstawić? Ponieważ pochodzi ze szczególnego źródła. W pewnych okolicznościach, o których teraz nie będę mówił, wszedłem w posiadanie pewnej Biblii. Biblia ta jest szczególna. Dlaczego? Odpowiada na pytania. Nawet w Kościele katolickim księża jakby zezwalają na wróżenie z Biblii. Natomiast kiedyś może w młodości próbowałem, nic z tego nie wychodziło, dokąd nie wszedłem w posiadanie tej książki. Ta Biblia mówi prawdę. Nieczęsto, żeby nie nadużywać, czasami zadaję pytania i otrzymuję odpowiedzi. Skąd wiem, że to są odpowiedzi prawdziwe? Skąd wiem, że są odpowiedzi właściwe? Po pierwsze, zawsze, ale to zawsze, cytat, który mi się trafi, jest pasujący do mojego pytania. A po drugie, co ważniejsze, te odpowiedzi, które uzyskuję, bardzo często są dla mnie niewygodne. A więc nie może to być, że podświadomie szukam czegoś, co potwierdzi moje myślenie, co pomoże mi pójść w kierunku, w którym ja chcę. Nie. Te podpowiedzi, odpowiedzi są często dla mnie niewygodne, zmuszają do wysiłku, zmuszają do myślenia, więc dlatego uważam, że to wszystko jest prawdziwe. Teraz jesteśmy tuż przed Wielkanocą. Zadałem księdze pytanie, co powinienem przekazać moim widzom? Jakie przesłanie wielkanocne będzie dla nich właściwe? Za chwilę ci przeczytam to, na co trafiłem. Jest króciutko. Też nigdy tutaj się nie staram zbyt długich cytatów, ponieważ to może mylić. Już na samym początku ten cytat odpowiada na pytania. A więc otworzyło mi się na księdze Ezdraszowej. Zaczyna się dziwnie trochę, bo jest cały rodowód Ezdrasza. Najpierw mnie to zdziwiło, dlaczego aż tak. Ezdrasz, syn Sarajasza, syn Azyrejaszowego, syna Helikijaszowego i tak dalej, jest bardzo długi rodowód. Potem ci powiem, jak to zrozumiałem, dlaczego najpierw to. Ale teraz najważniejsze. Ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był człowiekiem biegłym w zakonie mojżeszowym, który był dał Pan, Bóg Izraelski. A pozwolił mu był król według ręki Pana, jego, Pana Boga jego nad nim na wszelką prośbę jego. Oczywiście zinterpretujesz to po swojemu, może pasuje do czegoś w twoim życiu, może pasuje do pytań, jakie miałeś. Natomiast jaka byłaby moja interpretacja? Dlaczego na początku taki długi rodowód, tyle imion?
Otóż to jest potwierdzeniem, że trafiłem na właściwy fragment. Wiele imion, wielu widzów, więc tutaj mówi mi Biblia, że to jest przesłanie skierowane do wielu osób. I sam cytat ten główny, według mnie chodzi tu o to, jak pamiętasz, był biegły w prawie boskim. Nie znaczy to, że masz być w prawie mojżeszowym biegły. Był biegły w prawie boskim i to znaczy w biblijnym znaczeniu też, że trzymał się tego prawa. A król spełniał wszystkie jego życzenia. Według mnie jest to przesłanie dla ciebie. Jeżeli będziesz się doskonalić, jeżeli będziesz wzrastać w miłości, wzrastać w wiedzy, dążyć do prawdy, czyli będziesz przestrzegać uniwersalnego prawa, nieważne czy nazwiesz je boskim, czy kosmicznym, czy jakimkolwiek innym, jedno jest uniwersalne prawo, jedna jest uniwersalna prawda. Jeżeli będziesz zgłębiać to prawo, jeżeli będziesz go przestrzegać, jeżeli będziesz go szukać, to twoje życzenia się spełnią. Król tu bym oznaczał, uważał, że to oznacza jakby ten świat, bo prawda, że dążymy do doskonałości, ale na wielu poziomach. Według mnie to oznacza, doskonaląc się duchowo, dostajesz na tym świecie to, co jest ci potrzebne. Nie musisz się o to martwić. Twoje życzenia się spełniają. Bardzo się cieszę, że akurat taki cytat wpadł mi w rękę, bo na wielu moich filmach jest to głównym przesłaniem. Także na te święta, jeżeli je obchodzisz, a jeżeli nie obchodzisz świąt Wielkiej Nocy, to na te najbliższe dni, życzę ci stabilnego, szybkiego wzrostu w duchu, w miłości, w prawdzie, we współczuciu dla wszystkich istot, a to znaczy, że życzę ci spełnienia twoich życzeń. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.